Jak co roku przed świętami mieszkańcy Łukowa spotkali się na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Świąteczne kramy stanęły na placu Solidarności i Wolności. Na jarmark już po raz siódmy zaprosiły władze gminy Łuków oraz Gminny Ośrodek Kultury. To siódmy już Jarmark Bożonarodzeniowy, piąty tutaj na placu Solidarności i Wolności. Przed chwilą z panem burmistrzem o tym rozmawialiśmy i nie mogliśmy się już doliczyć. Także tradycja rzeczywiście jest bardzo długa i cieszymy się bardzo, że tu dzięki przychylności pana burmistrza możemy na placu Solidarności i Wolności realizować to przedsięwzięcie. Bardzo fajne. A swoją drogą to chciałbym oczywiście bardzo podziękować wszystkim stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich, sołectwom i innym organizacjom, strażom pożarnym, które przyczyniają się do realizacji tej imprezy. Impreza cieszy się, moim zdaniem oczywiście, mieszkańcy sami to ocenią, dużą popularnością, co widać dzisiaj po frekwencji. Coraz to nowe elementy. Dzisiaj żywa szopka, jasełka przedstawione przez dzieci z Sięciaszki pierwszej, zaangażowane przez takie nowe stowarzyszenie. Tych stowarzyszeń w ogóle mamy już tak wiele na terenie gminy, że czasami to mam problemy z policzeniem tego wszystkiego, ale to cieszy, że taka tradycja jest, że ten ruch oddolny, taki społeczny, kulturalny na terenie gminy Łuków bardzo się rozwija. A korzystając oczywiście z okazji, chciałbym wszystkim mieszkańcom gminy Łuków, miasta Łukowa, całej ziemi łukowskiej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Radosnych, pogodnych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia. Także wszystkiego najlepszego na te święta Bożego Narodzenia, na ten wspaniały czas i wszystkiego najlepszego oczywiście realizacji najskrytszych marzeń i wszelkich planów w roku 2015. Panie burmistrzu, ja myślę, że kiedy wójt gminy Łuków dzwoni do pana i mówi, to w tym roku też robimy jarmark, słyszy oczywiście tak. On już nawet do mnie nie dzwoni, bo to jest oczywiste, że te jarmarki będą się tutaj odbywać. To stała się już tradycja, to się już po prostu wpisało w krajobraz miasta, że przed świętami Bożego Narodzenia i przed świętami Wielkiej Nocy tu właśnie są jarmarki. Udzielamy tutaj gościny, jak widać mieszkańcy gminy Łuków, te stowarzyszenia, o których pan wójt wspominał, bardzo chętnie się włączają, ale też znajdziemy i łukowskie stoiska pośród tutaj rozstawionych. Myślę, że często powtarzamy z panem wójtem, że miasto Łuków i gmina Łuków jest jednym wielkim 50-tysięcznym prawie organizmem i tak naprawdę te nasze relacje przenikają się na każdym kroku. Nawet ostatnio nakręciliśmy wspólnie film promocyjny, który bardzo ładnie pokazuje i miasto i gminę i myślę, że mieszkańcom naszego kraju też się to miejsce spodoba. A korzystając właśnie z okazji chcę przyłączyć się do życzeń złożonych już przez pana wójta i życzyć wszystkim mieszkańcom Łukowa, gminy Łuków, powiatu łukowskiego dobrych, pogodnych, radosnych, błogosławionych świąt i szczęśliwszego nowego roku 2015. Nawet jeśli ten był szczęśliwy, to przecież może być jeszcze szczęśliwszy każdy następny. Tegoroczną atrakcją jarmarku była szopka ze zwierzętami. Wokół niej gromadziło się najwięcej osób. W tym miejscu również wystąpiły z jasełkami dzieci z Sięciaszki pierwszej. A noc była ciemna, kiedy to się stało, lecz blaskiem dzieciątko na sianku jaśniało i gwiazda jaśniała na wysokim niebie, bo Bóg się uniżył, aby zbawić ziemię. Król wszystkich ludzi wstąpił nam dziś z nieba, przed co nam radować się, bracia, trzeba, abyście cud wielki z radością przeżyli. Opowiem wam wszystko, jakbyście tam byli.
Dzięki wam wszystkim, że tu przybyliście i że dary serca tutaj złożyliście. Za dobroć i szczerość niech wam Bóg zapłaci. Teraz piosenkę dziecięciu śpiewajmy i razem przy snach jego czuwajmy. Thank you.